Witajcie w Muzeum Techniki imienia Władysława Drybca. Muzeum powstało w wspólnej pasji mojej, mojego taty i mojego syna. Wspólnie od paru ładnych lat zbieramy stare samochody, staramy się nimi jeździć, korzystać z przyjemności, jakie daje nam obcowanie ze starym żelazem. Tym oto Wartburgiem pojedziemy na stację Piaseczno Miasto Wąskotorowe. A to nie z byle jakiego powodu. Mianowicie 27 maja organizujemy wspólnie z Automobilklubem Piaseczyńskim oraz Piaseczyńsko-Grójewskim Towarzystwem Kolei Wąskotorowej rajd pod tytułem Pogoń za lokomotywą. Uczestnicy rajdu będą mieli okazję poznać bliżej całą sieć linii Piaseczno-Tarczyn oraz przejechać się różnymi sprzętami, którym dysponuje kolejka. Rajd będzie odbywał się w ramach Piaseczyńskiego Pikniku Charytatywnego, gdzie zbierane będą pieniądze dla dzieci z domu dziecka w Łubiskach. A teraz, Stefanku, jedziemy na kolejkę wąskotorową. Pokażemy, jak wygląda stacja w Piasecznie oraz przejedziemy się drezyną ręczną. Teraz Piaseczyńska Wąskotorówka jest tak naprawdę koleją turystyczną. Co niedzielę startuje pociąg wycieczkowy, na który zawsze można się zapisać. Odjeżdżają o godzinie 11 i 12 ze stacji w Piasecznie. Tę drezynę oraz inne kolejowe atrakcje zobaczycie na rajdzie. Zatem do zobaczenia na szlaku.